Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie, który jest poświęcony cukrzycy i diecie przy cukrzycy. I oczywiście jest to moja opinia, która jest poparta zarówno moim doświadczeniem w pracy z podopiecznymi, moim doświadczeniem dietetycznym, a także bardzo wieloma i na szczęście coraz większą wręcz ilością badań naukowych i publikacji, które też możecie sobie sprawdzić w opisie filmu. Natomiast nie jest to jedyna droga i nie poskradałam wszystkich rozumów, także macie prawo się ze mną nie zgadzać i ja to akceptuję, dopóki jesteśmy w stosunku do siebie mili, szanujemy się i w takim wypadku nie mam z tym problemu i chętnie z Wami podyskutuję. Zapraszam na odcinek. Osoby, które śledzą mój kanał, wiedzą, że jakby jestem specjalistą od żywienia niskowęglowodanowego, diet ketogenicznych, więc też pod kątem cukrzycy no bliżej mi jest w tą stronę zdecydowanie, ale chcę Wam też powiedzieć dlaczego. Natomiast zaczynamy od początku. Cukrzyca i problemy z gospodarką cukrową są nagminne. Jest to już choroba cywilizacyjna, bardzo często powiązana z nadwagą, otyłością i po prostu stanami zapalnymi, które sprawiają, że życie takiej osoby naprawdę no, nie jest usłane różami i myślę, że głównie dlatego powinniśmy po prostu zająć się tematem i robić coś, żeby było lepiej, bo na razie jest coraz gorzej. Już nie mówiąc o tym, że na cukrzycę się umiera. W Polsce średnio rocznie liczba zgonów stwierdzonych, spowodowanych cukrzycą to około 9 tysięcy osób. To nie jest mało, moi drodzy. I statystyki rosną, jeżeli chodzi o ilość chorych na cukrzycę, bo doszłam do statystyk z 2018 roku, nowszych nie znalazłam. W 2018 roku było w Polsce 2,9 milionów dorosłych osób chorych na cukrzycę zdiagnozowanych. Natomiast też jakby wiedzcie o tym, że bardzo wiele osób ma cukrzycę i ona nie jest zdiagnozowana i po prostu się nie badają, więc jest to no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Średnio, jak weźmiemy 10 osób, to jedna z nich w tym towarzystwie ma cukrzycę, także no jest to naprawdę dużo. Dużo osób też ma, jakby nie wliczając w te statystyki, stan przedcukrzycowy, czyli taki, który za chwilę będzie jakby sprawiał, że już ta osoba jest klasyfikowana jako cukrzyk. Już nie mówiąc o tym, że insulinooporność, która jest pierwszym krokiem do cukrzycy, no to w ogóle nie bardzo jest w Polsce sprawdzana i diagnozowana, chociaż jakby już nie mówię, że w ogóle nie jest, bo już coraz większa jest świadomość w tym temacie, natomiast muszę Wam to pokazać, bo po prostu padłam. Jak na stronie GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, wpisałam cukrzycę, no to coś mi tam wyskoczyło. Natomiast jak wpisałam insulinooporność, to zobaczcie, co mi wyskoczyło. Nic mi nie wyskoczyło i jeszcze na dole jest, czy może chodziło Ci o solidarność. Także GUS nie rozpoznaje takiego terminu i takiego problemu jak insulinooporność i bardziej proponuje skupić się na przykład na solidarności. Ja się zgadzam, solidarność jest mega ważna, ale jednak insulinooporność jest problemem, tym bardziej, że w niektórych krajach jest już ona diagnozowana jakby bardziej na poważnie i z tego co kojarzę, to w Stanach Zjednoczonych nawet co druga osoba może mieć insulinooporność. I zresztą ja to widzę wśród moich podopiecznych, którzy do mnie trafiają z jakimś gorszym samopoczuciem i nieraz nie są zdiagnozowani z insulinoopornością i dopiero jak robimy badania, znaczy oni robią badania, a ja pomagam im je analizować, to się okazuje, że ta insulinooporność jest. Poza tym pamiętajmy, poziom insuliny dobry to nie jest 25 tak naprawdę jak jest w normach laboratoryjnych, tylko insulina dobra na dobrym poziomie, jeżeli nie mamy z nią problemów, to powinna być poniżej 10, a u niektórych osób nawet ona jest nisko, ale dopiero zrobiąc krzywą cukrową widać, że ta insulina po prostu rośnie i wskazuje na insulinooporność. Czyli niektórzy nawet mając poziom w okolicach 10 insuliny, dopiero w krzywej cukrowej widać, że ta insulinooporność jednak występuje. Także to jest naprawdę mega poważny problem. I teraz jaka jest zalecana ogólnie dieta przy cukrzycy?
Nie jest dieta ketogeniczna zalecana przez ogólne polskie rekomendacje, jeżeli mamy osobę chorą na cukrzycę. O tym myślę, że wiecie. Mówi się, że dieta przy cukrzycy polega na wykorzystywaniu w jadłospisie produktów o jak najniższym stopniu przetworzenia, i tu się zgadzam, i niskim indeksie glikemicznym. I tutaj są podane produkty, które należy spożywać. Chleb razowy, makaron z pełnego ziarna, surowe warzywa, owoce, naturalny nabiał i jego przetwory, a w umiarkowanej ilości także orzechy, pestki i tłuszcze. Czyli te orzechy, pestki i tłuszcze w umiarkowanej ilości to są trochę te rzeczy, które możemy jeść przy dietach niskowęglowodanowych, o których Wam zaraz będę mówić, dlaczego uważam, że są lepszym rozwiązaniem. Natomiast zobaczcie, niskie przetworzenie, super. Niski indeks glikemiczny, zaraz sobie powiemy o tym indeksie glikemicznym, dlaczego nie jest to najlepsza opcja, ale i tak są tutaj podane. W pierwszej kolejności chleb, okej, razowy, no nie bułka. Natomiast nawet chleb razowy ma indeks glikemiczny w okolicach 5-10. Niski indeks, czyli jest on niski, bo rzeczywiście niski indeks glikemiczny to jest poniżej 55, więc jeszcze chleb razowy się mieści. No makarony już nie wszystkie się mieszczą, bo makarony potrafią mieć powyżej 50, powyżej 60 ten indeks glikemiczny. No na przykład, ale na przykład arbuz, i do arbuza sobie wrócimy, bo to jest ciekawy przykład, ma 72, czyli teoretycznie arbuz jest owocem, który jest zalecany, a ma wysoki indeks glikemiczny, więc arbuza, no cukrzycy nie powinni jeść, patrząc na indeks glikemiczny. Więc moim zdaniem już tutaj są kontrowersje, bo dlaczego nie zalecamy w takim razie głównie ludziom produktów, które ten indeks glikemiczny mają zero? A są takie produkty, bo białka i tłuszcze mają indeks glikemiczny równy 0. My cały czas mówimy o węglowodanach, które ten indeks glikemiczny, no niektóre mają niski, ale to jest cały czas w granicy już na poziomie niskiego i średniego. No więc jakby dla mnie to nie jest najlepsza droga, po prostu nie jest na jedna droga najbardziej optymalna. I teraz jeszcze wracając do indeksu glikemicznego. Indeks glikemiczny nie mówi nam tak naprawdę, co się dzieje z naszą glikemią po posiłku, jak go zjemy. O tym mówi nam ładunek glikemiczny, a wciąż nie ma ładunku glikemicznego w zaleceniach dla cukrzyków. Zobaczcie, arbuz. 100 gramów arbuza ma wysoki indeks glikemiczny, no bo po prostu arbuz ma wysoki indeks glikemiczny. Natomiast 100 gramów arbuza zawiera 8 gramów węglowodanów, czyli ładunek glikemiczny, możecie sobie sprawdzić wzory, ja nie będę tak wchodzić w szczegóły, bo ten film by trwał godzinę. Ładunek glikemiczny wynosi 5,7, czyli jest niski, bo jak jest poniżej 10 ładunek glikemiczny, to jest niski ładunek glikemiczny. Czyli ten arbuz będzie miał mniejszy, mały, niewielki wpływ na skok naszej glikemii poposiłkowej, czyli to, co chcemy osiągnąć, żeby zapobiegać cukrzycy. Natomiast na przykład Coca-Cola, która ma niższy indeks glikemiczny niż arbuz, czyli teoretycznie w zaleceniach dla cukrzyków jest lepszym rozwiązaniem niż arbuz, no to ma po prostu kosmiczny ładunek glikemiczny, tak? Wiadomo, że cukier po prostu rośnie po cukrze i to już jakby nie jest rocket science, tylko wszyscy, myślę, o tym wiedzą. Także jeżeli już chcecie posługiwać się tymi tabelami, to proszę sięgajcie nie po indeks glikemiczny, a po ładunek glikemiczny, bo to on pokazuje nam, co się rzeczywiście dzieje z naszą glikemią poposiłkowo. I to jest mega ważne. I tutaj też jakby jest istotne na przykład, jak dojrzały jest dany produkt. Bo na przykład niedojrzały zielony banan, będzie lepszy dla takich osób niż przejrzały banan, który będzie miał no, większą zawartość skrobi. Tak samo marchew surowa, a marchew gotowana. Więc tutaj jakby no, to są takie niuanse, ale moim zdaniem to właśnie w tym rejonie głównie toczą się rozmowy, a to nie jest ten najważniejszy rejon. Jeszcze wracając do tego, co powinni jeść cukrzycy według tych rekomendacji, nabiał. A w ogóle nieuwzględniony jest temat indeksu insulinowego, który jest stworzony dla niektórych produktów i pokazuje nam, jak bardzo nam skacze insulina. A wiadomo, że ta zależność insulina-glukoza jest i ona jest istotna. Dlatego nabiał ma bardzo wysoki indeks insulinowy i wiele osób mając cukrzycę, i wiem to z jakby mojego doświadczenia z pracy z podopiecznymi, ten poziom glikemii im się dopiero zaczyna obniżać, jak wykluczają nabiał z diety. Więc ja nie uważam, że nabiał, nie u wszystkich,
ale jednak u niektórych osób no, może być po prostu problematyczny i też warto to sprawdzić. I teraz przejdźmy sobie do jakichś konkretów. W 2020 roku była na przykład metaanaliza zrobiona badań klinicznych, czyli badania kliniczne, te, które mają jakąś wartość diagnostyczną, były pozbierane i one były sprawdzone. I rzeczywiście ta metaanaliza już pokazała znaczący, pozytywny efekt żywienia niskowęglowodanowego, żywienia ketogenicznego w porównaniu do standardowo zalecanego żywienia dla cukrzyków, czyli tego, o którym Wam mówiłam, pod kątem obniżenia poziomów glikemii, obniżenia hemoglobiny glikowanej, czyli tego takiego wskaźnika bardzo istotnego, który nam pokazuje jakby na przekroju ostatnich kilku miesięcy, jak się kształtuje nasza glikemia, czyli HbA1c i profilu lipidowego i jakby kwestii wagi, czyli to wszystko u osób na diecie ketogenicznej, te parametry się dużo bardziej poprawiły niż parametry u osób z cukrzycą. Dlatego, że moi drodzy, tak jak już mówiłam, mówimy o indeksie glikemicznym, o ładunku glikemicznym, no ale właśnie, tłuszcze jakby w ogóle nie podnoszą nam poziomu cukru. Jeżeli do węglowodanów nawet dodamy tłuszcze, to obniżymy automatycznie w tym posiłku ten ładunek glikemiczny, czyli obniżymy te skoki cukru. I dlaczego, skoro u cukrzyka jest wysoki poziom glukozy we krwi, bardzo często wysoki poziom insuliny, a mimo wszystko brakuje tej glukozy w komórkach, czyli nasze komórki nie otwierają się i nie przyjmują tej glukozy jako źródła energii, dlatego ten cukrzyk cały czas chce jeść i je jeszcze więcej tych węglowodanów i bardzo często je dużo fast foodów i nawet węglowodanów prostych i cukru, no żeby jakby jeszcze większa była ilość insuliny i żeby może coś tam wreszcie się wtłoczyło do tych komórek. Natomiast zazwyczaj u cukrzyka właśnie komórki są insulinooporne i standardowe leczenie no to jest dawanie insuliny, czyli jeszcze więcej insuliny pchamy, żeby coś tam weszło do tej komórki. Natomiast to jest, no moim zdaniem, droga taka trochę bez celu, ponieważ ten problem będzie coraz większy. Bo im więcej, tym większy jest problem, tym większa się rozwija w końcu insulinooporność. No i dlatego może, skoro mamy problem, jeżeli chodzi o to paliwo, jakim jest glukoza, bo jeżeli nie mamy jej w komórkach, no to one są głodne, więc jakby potrzebują energii, i obumierają, i mitochondriów nie ma tyle, ile powinno być, i po prostu ta osoba jest chora, ma stany zapalne, źle się czuje, a dodatkowo te stany zapalne są zwiększane, dlatego że wysoki poziom glukozy we krwi, wysoki poziom insuliny we krwi ma działanie prozapalne. To krąży we krwi i jest tak naprawdę dla nas toksyczne. To powinno być wtłoczone w komórki, a nie jest u cukrzyka. Dlaczego nie zostawimy jakby tego paliwa, nie damy sobie odpocząć od tej glukozy i się na nią z powrotem uwrażliwić, bo można też to zrobić, i nie przejdziemy na inny rodzaj paliwa. A drugim rodzajem paliwa, który mamy, i to już wiemy od wielu, wielu lat, są ciała ketonowe. Przechodząc na dietę niskowęglowodanową, przechodząc na żywienie ketogeniczne, zaczynamy korzystać z innego rodzaju paliwa. Zobaczcie, zostawiamy problem i po prostu zmieniamy w ogóle naszą orientację na inny kierunek i to naprawdę potrafi dać fantastyczne rezultaty. Dlatego uważam, że te badania, które właśnie mamy, czy to tam metaanaliza, czy masa po prostu innych badań, na przykład mamy badanie takie dwuletnie z 2019 roku. Z 262 uczestników tego badania 54% osób wyleczyło się z cukrzycy, stosując dietę ketogeniczną, a normalnie przy jakby dawkowaniu insuliny to maksymalnie w niektórych badaniach 5% osób ma remisję, a część nie ma jej w ogóle, tylko muszą zwiększać te dawki, dodatkowo tyją. Te osoby, które były przez te 2 lata, schudły. Jeżeli się przyjmuje insulinę, to się tyje. Więc to też jest kolejny problem, bo to jest takie znowu, wiecie, napędzające się koło. I co ciekawe, te osoby, te ponad 74% tych osób, czyli 3/4, utrzymało keto przez 2 lata lub dłużej. Czyli zobaczcie, nieraz też jakby jest taki argument, no tak, ale to jakby cukrzyk miał być na diecie ketogenicznej, to jest po prostu droga przez mękę. Owszem, na początku to może być trudne, bo musisz się zaadaptować do stanu ketozy i to jest zazwyczaj trudniejsze
właśnie dla osoby z cukrzycą, ale jest to do zrobienia i bardzo często szybko są efekty, a po insulinie nie ma szybkich efektów albo nie ma ich w ogóle. 74% osób było w stanie utrzymać żywienie ketogeniczne i to wcale nie jest takie trudne. Okej, trzeba zmienić po prostu sobie to wszystko w głowie, ale jest już na ten temat coraz więcej materiałów. Tak naprawdę ja na tym kanale publikuję informacje właśnie o tym, jak w zdrowy sposób prowadzić keto, bo keto też można, brzydko mówiąc, no dobra, nie będę brzydko mówić, można zepsuć, można to zrobić źle, każdą dietę można poprowadzić źle i nie będzie to dla nas dobre. Także jak to zrobić dobrze? Nauczmy się tego i spróbujmy. Jeżeli na Ciebie nic już innego nie działa, jeżeli masz problem, źle się czujesz, to po prostu próbuj, szukaj nowych rzeczy. A może Ci to pomoże? Już nie, jakby prawdopodobnie niewiele ryzykujesz. A naprawdę, słuchajcie, jak sobie możecie prześledzić te badania, które Wam tutaj podsyłam, no jest masa dowodów na to, że po prostu to pomaga. Dodatkowo ciała ketonowe mają działanie przeciwzapalne, a cukrzyca jest stanem zapalnym, jest chorobą zapalną organizmu. Więc ciała ketonowe działają przeciwzapalnie. Wchodząc w ketozę, jakby jest to proces, który właśnie pomaga nam te stany zapalne zwalczać. Więc to są naprawdę rzeczy, które warto zrobić. Można w tym czasie, oczywiście, nie powinniśmy od razu, na przykład jeżeli ktoś już bierze insulinę, nie powinien tej insuliny odstawiać, ale przy prowadzeniu przez najlepiej dietetyka plus lekarza, dobrze jest to kontrolować, bo zazwyczaj u większości osób te dawki insuliny się obniżają. Nawet przy cukrzycy typu pierwszego już jakby są, że tak powiem, osobowe dowody na to, że z cukrzycy, z tej insuliny można wręcz zejść, będąc na keto. Ale jakby no, to jest temat, który według mnie należy konsultować ze specjalistą i nie robimy tego na własną rękę. Jeżeli chodzi o metforminę, którą bardzo często takie osoby stosują, to też nie trzeba jej odstawiać. Natomiast po kilku miesiącach zazwyczaj ona już nie jest potrzebna i po prostu też można zmniejszać dawki. Poza tym takimi suplementami wspierającymi będzie na przykład berberyna, która ma podobne działanie jak metformina, czy chrom. Natomiast no samo jakby właśnie odstawienie węglowodanów i przejście na tłuszcze, które będą innym paliwem, no sprawia, że jakby eliminujemy ten problem, który mieliśmy i wtedy być może po kilku miesiącach z powrotem odzyskasz insulinowrażliwość, zaczniesz zwiększać te węglowodany i być może jakby te węglowodany, owszem, wątpię, żeby na high carb, czyli na wysokie węgle osoba, która miała cukrzycę, mogła z powrotem wejść. Zresztą taka osoba zazwyczaj tego nie chce robić, no bo po prostu się świetnie czuje. Także to nie tędy droga, ale jakby zresetujesz swój organizm. Swój metabolizm i jakby Twoja gospodarka cukrowa odzyska równowagę i wtedy też większa ilość tych węglowodanów jakby jak najbardziej może się pojawić i nie będzie już to powodowało takich szkód po prostu w naszym organizmie, no bo wysoki poziom cukru, wysoki poziom insuliny w naszym organizmie jest szkodliwy, sprzyja rozwojowi kolejnych chorób, sprzyja otyłości i skraca nasze życie. Po prostu nasze mitochondria nie są tak wydajne, a jak pokazują badania, osoby, które mają właśnie stabilne poziomy glikemii, stabilne poziomy insuliny, żyją w zdrowiu dłużej. Także moi drodzy, tego Wam życzę. Jeżeli uważacie, że ten film może komuś pomóc, to go udostępnijcie. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. Oczywiście nic na siłę i ja też nikogo nie chcę na siłę tutaj przekonywać do moich racji, ale dzielę się z Wami tym, co wiem i tymi moimi też doświadczeniami, które mam w gabinecie, bo uważam po prostu, że warto. Warto szukać, warto dbać o siebie, warto czasem zmieniać zdanie, jeżeli się okaże, że po prostu gdzieś tam pobłądziliśmy albo posłuchaliśmy nie do końca tych osób, które powinniśmy, albo może robiliśmy coś, co akurat dla nas nie jest korzystne, bo to też nie jest tak, że każdy musi przejść na keto i że keto jest jedyną drogą. Ja tak nigdy nie twierdziłam i nie twierdzę. Także o tym też pamiętajcie, bez żadnych radykalnych tutaj poglądów, bo one zazwyczaj w długofalowym okresie się też nie sprawdzają. Pozdrawiam Was ciepło, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!